Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia, ale Polacy przyzwyczajeni do tego święta będziemy śpiewać kolędy i świętować Boże Narodzenie aż do początku lutego, a my mamy zwyczaj, że aż do końca karnawału, a szopka Józefa Pilkonia stoi przed naszym kościołem przez cały rok. Dzisiaj warto wspomnieć, że razem z nami świętuje cały Kościół prawosławny, całe Bizancjum, cały Wschód. Dosłownie przed godziną miała tu miejsce msza święta ormiańska i oni właśnie 7 stycznia, 13 dni, bo tyle dni dzielą te nasze kalendarze, świętują Boże Narodzenie i dzisiaj świętowali i Boże Narodzenie tutaj przed chwilą, i Chrzest Pański, i Epifanie, objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie. A my dzisiaj przenosimy się, jak widać, nad Jordan. Słynny obraz Giotta, który możemy w oryginale oglądać w Padwie. Może ktoś był, widział na własne oczy, ja tylko obrazki wybieram z internetu. I otóż co tam się działo? Przychodzili do Jana Chrzciciela, przychodzili różni ludzie na pustynię, a on głosił potrzebę nawrócenia. I potem udzielał chrztu. Co to był za chrzest? No nie chrzest w tym rozumieniu dzisiejszym, naszym chrześcijańskim, tylko obmycie, symboliczne obmycie wodą. I tak przychodził ktoś brudny i potem został, no, miał świadomość swojej grzeszności, chciał pojednania z Bogiem, z ludźmi i Jan Chrzciciel polewał go wodą, wychodził z tej wody czysty. W tradycji chrześcijańskiej po chrzcie to się jeszcze nakrywa, okrywa kogoś białą szatą. Możemy powiedzieć, że oni wychodzili czyści i okryci białą szatą. No, ale co było z Jezusem? Czy Jezus był rzeczywiście ochrzczony przez Jana Chrzciciela, czy tylko no, wszedł w ten jeden szereg z tymi ludźmi grzesznymi? Otóż jeśli uważnie spojrzymy do Biblii, to możemy tak przeczytać słowa samego Jezusa przed męką, śmiercią. Chrzest mam przyjąć, mówi Jezus, przede dniu swojej męki. I jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czyli ten chrzest tak naprawdę dla Jezusa to jest męka i śmierć Jego na krzyżu. To jest dopiero prawdziwy chrzest Jezusa. I na różne sposoby możemy to usłyszeć, na przykład w dzisiejszej Ewangelii. Jan Chrzciciel mówi, on, czyli Jezus, będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Czyli to jest coś innego. O, tu akurat na chwilę zniknęła nam ta fotografia. Ale w każdym razie można powiedzieć chyba symbolicznie, i nikt się nie obrazi, że ci ludzie wychodzili z Jordanu czyści, no, natomiast Jezus wyszedł z tego Jordanu brudny. Dlaczego brudny? Oczywiście w sensie przenośnym. Dlatego, że wziął na siebie wszystkie te grzechy. Tak więc ta różnica jest jakby zupełnie, chrzest Jezusa to jest odwrotność tego, co się działo z tymi ludźmi. No i na różne sposoby widzimy właśnie tę różnicę, która się dokonuje. I szukamy tej właśnie szaty. Dla tych ludzi umytych jest biała szata, a możemy też symbolicznie powiedzieć, że dla Jezusa jest przeobleczenie się no, w brudną szatę naszych grzechów. Żeby dobrze uświadomić sobie drogę, która prowadzi do chrztu, i wówczas, i w naszych czasach, można sięgnąć do Starego Testamentu. Te wszystkie wydarzenia w Starym Testamencie, o których czytamy, potem jakby oglądamy te same wydarzenia w Nowym Testamencie i możemy je trochę jakby głębiej zrozumieć. Jaki jest podstawowy, i to się nazywa typologia, czyli jakiś typ w Starym Testamencie i potem antytyp w Nowym Testamencie. Co jest ten typem chrztu, zapowiedzią chrztu, moglibyśmy powiedzieć, w Starym Testamencie? No to jest oczywiście słynna scena mniej więcej w XIII wieku przed Jezusem, jak Bóg pod wodzą Mojżesza wyprowadza Żydów z niewoli egipskiej i przechodzą przez Morze Czerwone. To Morze Czerwone obmywa ich, to jest
punkt bezpowrotny, już nie mogą wrócić. To jest najczęściej w Kościele pokazywany ten obraz zapowiedzi chrztu, którego dopiero może udzielić sam Jezus przez mękę i śmierć swoją i zmartwychwstanie. No, ale jest przed, dla tych, którzy przeszli przez Morze Czerwone, to nie jest jeszcze jakby Królestwo Boże, tylko przed nimi rozciąga się pustynia. Jak pamiętamy, 40 lat szli przez pustynię, dzień i noc, pustynia i oaza. I tak na przemian, tam doświadczali na Synaju i dekalog, i wodę ze skały, i przepiórki, i mannę z nieba. No, 40 lat formacji duchowej. I Mojżesz w przededniu wejścia do Kanaanu, do ziemi obiecanej, umiera. I kto go zastępuje? Jeszua, różnie jest tam w tych tłumaczeniach. Co to jest za imię Jeszua? To jest Jezus. Dlaczego w Biblii jest inaczej tłumaczone? Ten jest Jeszua, a tu jest Jezus. No, żeby odróżnić te dwie osoby. Ale tak naprawdę to Jeszua wprowadził przez Jordan Żydów do Kanaanu, do ziemi obiecanej. Co ze sobą niosą? Arkę Przymierza, która zawiera dekalog, najcenniejszy skarb Izraela, który mieścił się w namiocie spotkania, a potem, kiedy już weszli do ziemi obiecanej, zdobyli ją, to wtedy wybudowali za czasów Salomona świątynię. I dzisiaj sięgamy do tych dwóch scen. Tam przez Morze Czerwone, zapowiedź chrztu, a potem 40 lat pustyni i dopiero Jordan i ziemia obiecana, czyli no, życie z Panem Bogiem na zawsze w Królestwie Bożym. No i do której z tych scen się dzisiaj chcemy odwołać? Kościół odwołuje się i do jednej, i do drugiej. Ja powiem szczerze, bo to jest mniej więcej od czasów Orygenesa, że coraz częściej się mówi, tak naprawdę chrzest to jest dopiero Jordan. Czyli 40 lat musisz się formować, czy długie lata, czy tak jak Jezus przez 3 lata tej formacji, którą przekazuje uczniom, dopiero się rozgrywa scena na Golgocie. No właśnie, potrzeba czasu. Czy to jest dzisiaj możliwe? Myślę, że ta pierwsza scena tego Morza Czerwonego może być obrazem dzisiejszego praktyki chrztu dzieci. Czyli dostajemy wszystko na tym chrzcie, no ale decyzją naszych rodziców, a później to wypada iść przez pustynię, żeby sobie na końcu życia, czy na końcu jakiejś drogi powiedzieć, odnawiam to, czego dokonali moi rodzice, prosząc dla mnie o chrzest. No, ale na początku Kościoła było inaczej. Trwał katechumenat, czyli czas przygotowania do przyjęcia chrztu. I bardzo często to na koniec życia dopiero ktoś świadomy, jakby przyjmujący te etapy, tak jak te etapy prowadzące przez 40 lat do ziemi obiecanej, ten dopiero może przyjąć chrzest i lekko się odepchnąć nogą i pójść do życia wiecznego z Bogiem. No, ale co można tak dzisiaj dywagować, co z tym chrztem Jezusa, ale jak to się ma do każdego z nas? Otóż ja sobie tak od rana myślę, czy ten pierwszy obraz jest mi bliższy, czy ten drugi. Czy to Morze Czerwone, które no właśnie od dzieciństwa zapowiada, czy właśnie Jordan, który na końcu ten Joszuę, czyli Jezus, pod wodzą Jezusa wprowadza naród wybrany Żydów do ziemi obiecanej. Otóż nie zmienimy historii i na pewno większość z nas jest ochrzczona w dzieciństwie. Taka jest tradycja, tak się ustaliła. Ale co zrobiła droga neokatechumenalna? Otóż jest to wskrzeszenie instytucji, która przez całe wieki istniała w Kościele, tego długiego, trwającego kilka lat albo na początku nawet całe życie przygotowania do przejęcia chrztu. I pytałem wielokrotnie moich przyjaciół, którzy weszli na drogę neokatechumenalną, ile lat mniej więcej trwa to przygotowanie, żeby świadomie wypowiedzieć słowa wyznania wiary
i uświadomić sobie, że w dzieciństwie otrzymaliśmy od naszych, przez decyzję naszych rodziców, chrzest. Około 20, może być i mniej, i więcej, ponieważ w drodze neokatechumenalnej, czyli powtórzenia tego katechumenatu, tych etapów, no trudno wszystko mierzyć latami. Tak więc, jak to się ma do nas dzisiaj? Rzeczywiście, niech będzie, że to morze czerwone przeszliśmy decyzją naszych rodziców, ale jeśli zatrzymamy się w pół drogi, to znaczy, że stoimy na pustyni. Musimy wyjść, nawet jeśli doświadczamy etapu takiego dnia duchowego, czyli tej oazy, którą gdzieś żeśmy sobie tam sklecili na pustyni naszego życia, to warto wyjść z tej oazy, żeby iść do Jordanu. I tam już tylko jeden etap, jeden krok pod wodzą Jezusa przejść przez chrzest do życia wiecznego z Bogiem. Amen. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z wiarą, nadzieją zanieśmy nasze modlitwy za Kościół, za papieża Franciszka, za synod biskupów, za naszego biskupa, za cały lud Boży, o przyjęcie dobrych owoców świąt Bożego Narodzenia, o pojednanie w rodzinach, o pokój na świecie, żeby wojny nie było. Kyrie eleison. Dziesięć lat temu tutaj w naszym kościele miał miejsce ślub Marty i Grzegorza. Dzisiaj przychodzą i dziękują za te 10 lat i za córeczki Antosię i Marynię. Prośmy też o zdrowie dla Bogdana Maślanki, to nasz parafianin. Proszą córki, żona Maria, za Janusza Rosikonia, 80. urodziny, całą rodzinę Kasprzyckich, Rosikoń, Sarnowskich, Przybyszów, o błogosławieństwo Boże proszą nas wszystkich. W przededniu 11. urodzin Karola prosimy Matkę Bożą o opiekę nad nim, wszelkie łaski. Za Zofię Białową, o zdrowie, dalsze łaski, całkowity powrót do sprawności. Dzisiaj na początku usłyszeliśmy panią Agatę Marcewicz-Szymańską.
dzisiaj razem z nami się modli w ważnych sprawach, więc i za znakomitą śpiewaczkę módlmy się. Za rodzinę Alicji i Jeremiego, szczęśliwy przebieg ciąży, będą narodziny dziecka już niedługo. O uzdrowienie Elżbiety z COVID-a. Za wszystkich chorych też módlmy się. Mnóstwo ludzi choruje, umiera. Módlmy się za tych izolowanych, kwarantannie, za naszych przyjaciół z szalom. 21 tydzień ciąży, jest podłączona do respiratora ta Elżbieta i prosi o modlitwę nas wszystkich, mąż, dwóch synów, o cud uzdrowienia pani Elżbiety. O pomyślność operacji oczu dla Hani, o zdrowie Haliny Kozłowskiej. Wczoraj był ślub Stanisława i Pauliny Ślaskich. O Boże błogosławieństwo proszę nas wszystkich. Kyrie eleison. Za zmarłych, za Stanisława Szymańskiego, Juliana Adama Pakulskiego, trzecia rocznica śmierci, o modlitwę prosi żona i córki z rodzinami. Za Stanisława i Stanisławę Woronieckich o szczęście wieczne, za Roberta Pożarskiego, za Tomasza Błaszczyka. 12. rocznica trzęsienia ziemi w Haiti. Może pamiętacie to straszne wydarzenie. Nasz przyjaciel, dyplomata ONZ-owski, Wilczek Siemieński zginął, a nasza koleżanka Maka tutaj mieszka obecnie w Warszawie razem z synami, za Marcina Smyka z rodziną też módlmy się. Za Beatę Bonder, Jolantę Muszyńską, Jerzego Arominiuka, Kazimierza i Marciannę. No i za wszystkich, którzy w tym Haiti, tam chyba 250 tysięcy ludzi zginęło. I żeby to Haiti po 12 latach też się jakoś podniosło z ruin. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Za nas samych, o dobre owoce Bożego Narodzenia, o zbliżenie nasze w rodzinach, żebyśmy się nie kłócili na drażliwe tematy polityczne, żebyśmy umieli wielkoduszność okazać. Módlmy się też o to, żebyśmy weszli na taką drogę nowego katechumenatu, że otrzymaliśmy chrzest, ale musimy poznać, co otrzymaliśmy w dzieciństwie, żebyśmy tej formacji duchowej, tej drogi przez pustynię nigdy nie skończyli. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Wysłuchaj Boże wszystkich modlitw.